Cześć! Hej, hej, hej! W naszym życiu nadszedł bardzo ważny dzień. Otóż jesteśmy na meczu piłki nożnej. Chorwacja-Polska w Osijeku w Chorwacji. Czekaliśmy na taki mecz od początku naszego związku. Także doczekaliśmy się. Idziemy dzisiaj na ten mecz. Będziemy kibicować. Jak widać, flagi są. Igor ma na sobie chorwacką, ale ja mam chorwacką koszulkę. Igor ma polską koszulkę, jak widać tutaj naszego orzełka. Także jesteśmy podzieleni, kibicujemy pół-pół. Jedzą nas trochę komary, ale nie dajemy się. W tym filmie pokażemy Wam oprócz meczu i tych emocji i wszystkiego, co tutaj się wydarzyło, hotel, w którym spaliśmy i w którym, teraz możemy już oficjalnie powiedzieć, spała też polska reprezentacja. Tak, musimy się pochwalić, staliśmy obok Lewandowskiego. Według jak zasad zdjęcia nie było można robić, także, no ale rozumiemy, zasady są zasady, przed meczem już muszą być skupiony, także rozumiemy. Także pokażemy tak. Też jedną super restaurację, top 10 w Chorwacji i pokażemy jeszcze dwa tematy bardzo ciekawe. W tym roku już byliśmy w tym regionie Slawonii i Baranii. Ci, którzy nas dłużej śledzą, zapewne już oglądali te filmy. I również byliśmy w tym hotelu i w całym tym kompleksie, ale zdecydowaliśmy, że musimy przyjechać tutaj jeszcze raz, ponieważ hotel Matera i tak jak mówię, to wszystko, co tutaj znajduje się dookoła, zasługuje na oddzielny film, a na wiosnę niestety już nas zgonił czas i nie mieliśmy miejsca, żeby po prostu to nagrać. Także wróciliśmy i teraz zobaczcie, dlaczego marzyliśmy całe lato o tym, żeby tutaj przyjechać. Zabieramy Was teraz do innego pokoju, nie jest to nasz. Na pewno zauważycie, że jest czysty i przygotowany dla gości. My, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jesteśmy tutaj już kilka dni, więc jest dużo naszych rzeczy, już pomijała się pościel, także chcemy Wam pokazać te pokoje takie, jakie są, jak na Was czekają, jak tutaj przyjeżdżacie, a potem wracamy do naszego. Jesteśmy już tutaj kilka dni i wciąż nie mogę się nadziwić osobie, która projektowała te pokoje i tą kolorystykę i w ogóle cały pomysł tego hotelu, że wszystko jest w takich kolorach właśnie ziemi, beżach, brązach, zieleniach, ale wszystko jest tak stonowane i dostosowane jedno do drugiego. No i w tych drewnie to tak naprawdę wszystko jest od matki natury i takie naturalne, po prostu jestem tak zachwycona, że nawet nie wiem, jak mam to opisać. Chyba będziecie musieli tutaj przyjechać po prostu i to zobaczyć, bo jest to tak estetyczne, tak miłe dla oka, tak miłość tutaj wypoczywa. Idziemy do wellness na basen, jacuzzi i saunę. Chodźmy.
dzisiaj jest dzień na masaże. Za ile taki masaż? 50 euro. Ale 20% zniżki dostajecie dzisiaj. A ile minut tak wytrzymasz? Minutę. To tyle nie dam. Ale... Już zaczęło. Zaraz idę na masaż twarzy. Tego, że hotel ma swoje spa i wellness, możecie w swoim pokoju, a w sumie swojej łazience hotelowej zrobić swoje własne spa z kosmetykami marki Beigic czy Beigic, nie wiem jak to się czyta, ponieważ to jest koreańska marka i powiem Wam, że po prostu to są kosmetyki marzeń. Jak Igor się nimi smarował w pierwszy dzień, z własnej nieprzymuszonej woli, to oznacza, że naprawdę są dobre. Naprawdę zostawiają tak miękką skórę, przepięknie pachną, mają naturalne składy i każdy pokój ma je w swojej łazience. Tak, a teraz bardzo proszę, gasimy kamerę, albo przynajmniej z kamerą wychodzimy, bo ja tutaj spędzę najbliższe 2 godziny i zrobię sobie kolejne spa już. Każdy dobry dzień należy zacząć od dobrego śniadania, a w takim hotelu to już w ogóle musi się wydarzyć. Po prostu tutaj możemy zjeść domowy chleb, szynkę, ser, wszystko to jest z produkcji firmy Dobro. Dobro, to tak fajnie brzmi, ale tak się nazywa, możecie je znaleźć w różnego rodzaju sklepach w całej Chorwacji. Świeżo wyciskany soczek. Herbatki, wody, potem coś za chwilę będziemy na słodko. Możemy poprosić pana kelnera, żeby nam przygotował świeżą jajecznicę, naleśniki, no po prostu do koloru, do wyboru. Smacznego.
No i jesteśmy już dzień po meczu. Wczoraj wieczorem już nie nagrywaliśmy, byliśmy bardzo zmęczeni, był duży tłum i było gorąco, bo nadchodziła zmiana pogody. Dzisiaj już jest o wiele przyjemniej, no ale do rzeczy najważniejszej. Chorwacja wygrała, gratulacje. Chorwacja wygrała, Luka Modrić odegrał jeden z najlepszych meczów w ostatnich czasach i kiedy dzisiaj ma które 39. urodziny. Także ciekawe w ogóle, jak tam mówi Izabel, taki słodki, tak mu te włosy skakali. O, piesek. Cześć piesku, cześć. Uciekł. Że mu tak włosy skakali pięknie, że jest taki słodziaciek. Ale faktycznie walczył, jakby miał 20, jakby w ogóle się miał komuś pokazywać, jakby się miał dostać w ogóle do jakiegoś zespołu, a nie jakby grał już swoje jedne z ostatnich meczów. Także fantastycznie, doświadczenie, widzisz to wszystko na żywo. Szybsze jest wszystko niż na telewizji, tak szybko się odigra, w jednej sekundzie się już zmiana stanie taka, że Lewandowski tam strzelił, jak się to nazywa? Poprzeczkę. Poprzeczkę w sekundzie, nagle się obkrócił pach, ale fantastyczna okazja w ogóle być na trybinie. Dobra, my byliśmy z Polakami, patrzyliśmy na tą chorwacką atmosferę, było i na polskiej trybinie było super, cały czas stali, cały czas kibicowali, dopóki Chorwaci potrafili siedzieć, tylko oglądać, także muszę powiedzieć, że fantastyczne doświadczenie, no. Tak, jeszcze w październiku będzie mecz w Warszawie, także kto ma okazję, zachęcamy, żeby zobaczyć zarówno Polaków, jak i naszych kochanych Chorwatów w akcji. No i co, my tak naprawdę wróciliśmy teraz jeszcze do hotelu Matera. To był dla nas naprawdę ogromny zaszczyt móc spędzić czas i w hotelu, ale też i zobaczyć naszą polską reprezentację, która pozwoliła nam przekazać tutaj w filmie, że bardzo im się podobało w tym hotelu. Podobało im się jedzenie, okolica i ogółem są zachwyceni tymi wszystkimi produktami ze Slavonii, także potwierdziło się, że warto tutaj przyjeżdżać, jeżeli jeszcze się zastanawiacie. Tak, tak. Mówili nawet, że w ogóle okolice tutaj, że był taki spokój, cisza, odpoczynek, taki na full odpoczynek i że organizacja hotelu była taka, że najmniej pracowali do teraz. Że w ogóle wszystko tak chodziło samo od siebie, że ci wszyscy wokół reprezentacji nie musieli aż tyle pracować, bo hotel sam już jest zegrany w takich rzeczach. I w ogóle my jesteśmy zachwyceni, że mieliśmy okazję rozmawiać z nimi. Okej, okay, rozumiemy nagrywanie i niektóre rzeczy są to przede wszystkim umowy, oni mają na pewno umowy. Jakieś, z kim mogą coś mówić, jak, zdjęcia i to, także zupełnie rozumiemy, że nie było może nagrywać, ale być tutaj, zobaczyć ich, jak się zachowują przed meczem, już to było wielka, wielka szansa dla nas. No. Tak, także niesamowite doświadczenie. I co? Gdzie teraz ruszamy? Na obiad do jednej z najlepszych restauracji w Chorwacji, która znajduje się zaraz obok hotelu, tutaj ten budynek z czerwonym dachem, także daleko nie mamy. No a jak mówiliśmy, teraz idziemy do restauracji, która się nazywa Crna Svinja. Czarna Świnia by było tłumaczenie po polsku, która jest autochtona tylko dla ten rejon, znaczy na tym rejonu jest slavonska crna svinja hodowana. Jeszcze z dawnych czasów jest bardziej wytrzymała, dostała się właśnie mieszaniem tradycyjnej świni z jakąś brytańską odmianą. Tu wam teraz będzie napisane jakiś wirsir, birsir, coś tam. Ale mięso tej świni ma być miększe, teksturą, bardziej smakiem lepsze, bo ma więcej tłuszczu i ono jest właśnie karmione jest na otwartym, w lasach, na otwartych łąkach, a nie jak reszta świń. Także tak naprawdę idziemy teraz spróbować, ja jeszcze też nie jadłem, a restauracja w ogóle jest jedna z top Chorwacji, bardzo znana i ludzie z całej Chorwacji tutaj tych rejonów przyjeżdżają właśnie do tej restauracji. Także trochę pokażemy interier, pokażemy co jadliśmy. Tutaj mamy wieszak z czarnej świni slavonskiej, omotany właśnie w boczku. Teraz przekroimy, żeby wam pokazać to mięso w środku.
nadziewane serem. Spróbuję trochę ser wycisnąć, żeby było widać. O. I to mięso w ogóle ma być trochę ciemniejsze, znaczy nie może być takie, powiedzmy, jak zwykle wieprzowe mięso, lecz trochę ciemniejsze i miałoby być miększe i smakiem lepsze. Spróbujmy. Jak chcecie próbować czyste to mięso, to może zamówić coś czystego, bo tu trochę boczek zabrał ten smak, ale dla mnie fantazja, dla mnie... Ja lubię takie rzeczy, lubię jak włoczek lub pršut lub coś takiego, wezmę swoje smaki. Także fantazja, mięso w mięsu. Co nam Iżik ma? Daj kamerę, pokażemy co ma Iżik. Co zamówiasz? Indyka z serem. W środku w indyku jest ser. I takie paluszki ziemniaczane. O. Bardzo proszę. To jest nadziewane serem, nie? No. Wow. Wygląda dobrze. No to smacznego. Smacznego. Co to zeksplodowało na talerzu? O, jakie dobre, przepraszam. Pita od jabłka z lodem waniliowym. I tak eksplodował ten smak i zapach w moich ustach, że aż nie mogłam się wysłowić na początku. Może was trochę zaskoczyć, jak wyglądam i gdzie się ja to Slavonii i teraz znajduję, ale ja jestem w raju. Także ty, którzy po prostu nie lubią mięso, może lepiej nie oglądasz teraz ten kawał filmu, ale po prostu wytłumaczę wam krótko cały proces, jak się wytwarza pršut i jak to w ogóle jest możliwe zrobić całą produkcję tylko z 12 ludzi. Wszystko wam teraz pokażę i wytłumaczę. Mówimy o brandu bardzo dobro znanym w Chorwacji, nazywa się Dobro i faktycznie jest Dobro, także wszystko przez film wam pokażę, jak wyglądają te produkty i wszystko, a teraz idźmy popatrzeć, jak wygląda sami proces produkcji jednego pršuta na przykład. Jak mogliście widzieć, ta brama tutaj się podwyższa i spada, a to jest z tego względu, że ona waży, są trzy różne cienkości, ile jest ciężki kawał i po prostu on to waży i rzuca na trzy różne półki, które potem taki robot tutaj zabiera, pełni te szuflady, które tutaj potem same jeżdżą od procesu 1 do samego ostatniego procesu. Tu w całej produkcji se używa dosłownie wszystko, co jest z Chorwacji. I to jest jedna z rzadkości. Czyste mięso z świni ze Slavonii. Czyli oni mają swoje, to jest w ogólnie cała ta pršutana znajduje się pod grupacją, która nazywa się Żyto. Oni mają swoje świnie, oni mają swoje żarna nawet. Te żarna jedzą te świnie, potem te świnie se pięknie obrabiają tutaj na farmie i potem se dostają ti kawali, z których se robi pršut. Cały proces jest zamknięty w jednej firmie, jedynie sol jest paška sol, znaczy z Visby Park, to je jedyne. Celem celej tej robotiki jest to, że po prostu nie ma dotyku z człowiekiem, ten kawał mięsa procedury ma tylko na początku, wszystko jest sterylizowane, tylko na początku i czym mniej człowiek dotyka, tym lepiej. Także tutaj pan mi mówił, że tylko w 3 krokach dotyka człowiek to mięso. Także dlatego wszystko roboty, żeby było sterylizowane, bo czym mniej dotyka się mięso, tym lepiej.
jak chodziliśmy od tej komory do komory, to po prostu co, czym dalej, tym jest temperatura wyższa z powodu tego, że to właśnie potrzebujesz. Już świeże mięso tam musi być zimniejsze, ale jak chcemy suszyć po prostu to mięso, no ono musi być z temperatury, ale nie nagle. Ze zimnego od razu idziemy suszyć, niż potrzebuje aklimatyzację, powiedzmy to tak. To się tu odbywa, po prostu ono tu dojrzewa. I potem dopiero idzie na sami koniec, gdzie się już suszy i dokończuje swoje procesy. Jestem najbardziej zachwycony sztucznym wiatrem zwanym bura. W jednej z komór wywołano imitację wiatru, który jest potrzebny do suszenia prosciutto. Przy czym ten wiatr nie ma brudnych i zanieczyszczonych mikrocząstek, które niesie ze sobą klasyczny wiatr. Rocznie tutaj wyjdzie około 170 tysiąc kawałów prosciutto. Ono idzie dalej do produkcji, czy to się sprzedaje właśnie, czy się sprzedaje jako cały kawał, lub się sprzedaje taki nakrojony, to zależy od tego, gdzie, co jest planowane z tym prosciuttem robić. Cały proces trwa 400 dni, od kiedy wejdzie taki świeży kawał na trakę, do kiedy wyjdzie już osuszony. I jak możecie wiedzieć, że produkt jest bez konserwansu, znaczy tylko sól i czyste mięso, i bez, nie ma oznaczenia E na produktu. Także jak macie opakowanie bez tego oznaczenia E, to znaczy, że produkt jest czysty, bez konserwansu. A ten prosciutto jest tylko sól i tylko mięso. Na sam koniec naszego filmu trochę inny temat, tak jak mówiliśmy wcześniej, być może taki bardziej związany ze mną. Zastanawialiśmy się długo, jak Wam to pokazać, ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli można komuś pomóc, to po prostu pokażemy, nieważne jak tematycznie byłoby to związane. Będąc tutaj w maju, przypadkowo trafiliśmy do polikliniki Priora, która znajduje się w tym całym kompleksie przy hotelu, restauracji i po prostu przy tym wszystkim, co widzieliście wcześniej. Należy też do grupy Żito. I spotkaliśmy tutaj Polkę. To był jakiś taki początek w ogóle działania polikliniki. I ta Polka bardzo się ucieszyła, że spotkała kogoś, kto mówi po polsku, ponieważ przebywała tutaj już chyba parę tygodni, z tego co pamiętam, zresztą za chwilę zobaczycie z nią wywiad, i nie miała już tutaj z kim rozmawiać. A że my tutaj byliśmy, to z nią porozmawialiśmy, pocieszyliśmy i mamy nadzieję, że jej to trochę pomogło w rekonwalescencji po operacji. I bardzo nas, mnie dotknęło to tak osobiście, ponieważ ci, którzy nas już oglądają od samego początku naszego kanału, wiedzą, że miewałam nawet już niedawno problemy z porażeniem nerwu twarzowego, a ta pani miała właśnie paraliż. I ona Wam za chwilę o tym opowie, jak tutaj trafiła, kto jej pomógł i dlaczego warto wiedzieć, że w ogóle coś takiego istnieje, bo ona też nie miała pieniędzy na takie leczenie, a udało się jej zebrać, przyjechać tutaj i teraz jest szczęśliwa i zdrowa. Mam na imię Sylwia, przyjechałam tutaj z Polski na leczenie. Pan doktor Ninkowicz operował mnie w Monachium i przyjechałam tutaj za nim, żeby kontynuować dalsze leczenie. Jestem po operacji guza mózgu, gdzie został mi naruszony nerw twarzowy. Nerw mój nie funkcjonował, cała lewa strona twarzy była sparaliżowana przez 26 lat. Niestety lekarze w Polsce nie zrobili nic z tym, zostałam sama i musiałam szukać leczenia za granicą. Pan doktor Ninkowicz mi pomógł w Monachium, więc zanim trafiłam tutaj do Chorwacji, do kliniki Priora. W Monachium miałam przeszczepiony nerw z łydki do policzka,
po czym nerw miał przez pół roku rosnąć tutaj na twarzy 20 cm. Pan doktor teraz, w tym momencie, przeszczepił mi z uda mięsień do tutaj, do tej części i policzek ma się teraz ruszyć. Trafiłam tutaj sama, nie znając języka. Czuję się tutaj jak w rodzinie. Nie ma żadnych barier językowych. Można na migi, można rozmawiać różnymi po polsku, po chorwacku, po angielsku. Każdy się dogada i każdy jest dla siebie tutaj bardzo przyjazny. Czuję się tu jak w rodzinie. W pokoju jestem sama, pokoje są przestrzenne. Takie jak w hotelu, wyposażone luksusowo. Opieka jest bardzo dobra. Co godzinę w nocy przychodzą pielęgniarki i sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. No, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Wszystkich 4 miesiące temu przeszłam operację przeszczepu nerwu i mięśnia z uda do policzka. Operacja odbyła się w Chorwacji, dokładnie w klinice Piora w Cepinie, tak to wygląda. Mój policzek nie ruszał się tak w skrócie przez 25 lat, więc teraz mam nadzieję, że zacznie się ruszać. Jest już podniesiony, także już jakaś tam asymetria jest zachowana. Oko powoli się zamyka. Teraz ćwiczę i chodzę na masaże. Także z początkiem października jadę na kontrolę do pana doktora i zobaczymy, co dalej. Pozdrawiam. To był film pełen emocji, pięknych, ale także poruszających momentów. Wszystkie informacje o hotelu, restauracji i klinice, które zostały pokazane w filmie, znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego naszego filmu, dziękujemy wspierającym za pomoc w naszym rozwoju i serdecznie pozdrawiamy do następnego filmu.